Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem, lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni, czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. I dzisiejszy patron, błogosławiony Jan, który pod koniec życia zachorował na tę chorobę, na którą cierpieli jego podopieczni, na chorobę trądu. I sytuacja, w jakiej żyjemy od ponad roku, jakoś nas pewnie przekonuje, że dbanie o czystość tego, co zewnętrzne, jest istotne. Myjemy i dezynfekujemy ręce. W domu raczej zmywamy naczynia, a nie podajemy w tych samych w kółko, nie? Bez uprzątnięcia ich po poprzednim posiłku. Zwracamy większą uwagę w środkach komunikacji publicznej na to, czy na nikogo tam nie chuchamy specjalnie i czy nikt na nas nie chucha. To nie jest tak, że to jest bez sensu. To nie jest tak, że to jest nieważne. Ale Jezus pyta nas dzisiaj o wnętrze. O to pewnie, czy z równą troską dbamy o higienę duszy. Czy z równą regularnością dezynfekujemy nasze wnętrze. I to nie w taki sposób. Tylko poprzez modlitwę, poprzez Słowo Boże, które do swojego wnętrza dopuścimy. Pewnie nas pyta Pan Jezus dalej o wnętrze, no właśnie, różnych naszych gestów, zachowań i postaw wobec innych. Tego sam dzisiaj bardzo mocno Pan Jezus doświadcza przecież w tym wydarzeniu ewangelicznym. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Wydawałoby się życzliwe zaproszenie, grzeczne, kulturalne. I zaraz na progu okazuje się, że pod tym zaproszeniem kryje się chęć złapania Jezusa na czymś, przyszpilenia go, pokazania mu: o, a tu się mylisz, a tu nie masz racji, a tu robisz źle. Jakiegoś upokorzenia wręcz, tego, któremu ponoć chciało się świadczyć uprzejmość. Pewnie Pan Jezus pyta też nas o wnętrze, no właśnie, naszych postaw, gestów i słów, które kierujemy do ludzi obok. Czy pod płaszczykiem bycia grzecznym, czy pod płaszczykiem jakiejś uprzejmości, życzliwości. I w nas, jak w tym faryzeuszu, nie kryje się taka chęć pokazania, kto tu jest mądrzejszy i lepszy. Wreszcie Pan Jezus w tym słowie zaprasza nas, aby to, co mamy wewnątrz, to, co nosimy wewnątrz swojego serca, swojego umysłu, dać na jałmużnę. I podpowiada nam, że to jest sposób na oczyszczenie nas samych, ale i na oczyszczenie świata wokół nas. Dać to, co mnie najbardziej zajmuje, co jest dla mnie najistotniejsze, czym najbardziej się przejmuję, o co byłbym gotów najbardziej zabiegać, na ofiarę. Co to będzie dla nas znaczyło? Pewnie jest tak, że dla każdego i każdej z nas trochę coś innego. Może to będzie dla kogoś oznaczało zrezygnowanie z zawalczenia o jakąś swoją wygodę, o jakiś swój komfort. Może dla kogoś z nas to będzie oznaczało uklęknięcie przed Bogiem i powierzenie Mu jakiejś sprawy. Powiedzenie: Boże, będzie jak Ty chcesz i ja Ci ufam, że tak jak Ty chcesz, tak będzie dobrze. A może dla kogoś z nas to danie wnętrza na jałmużnę
będzie oznaczało zrobienie coś wbrew sobie, oddanie czegoś, może wykonanie jakiegoś telefonu, odbycie rozmowy, przyznanie się do czegoś. Coś, co nosimy wewnątrz, co jest dla nas ważne, co gotowi bylibyśmy chronić. Pan Jezus mówi, daj to na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla Ciebie czyste. Dajmy sobie chwilę, żeby spróbować z Panem Jezusem ustalić, co to jest dzisiaj dla mnie.